Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie związane z tym, co pan przed chwilą mówił. W skrócie, czy Ameryce rzeczywiście zależy na Polsce jako państwo takiemu no, granicznemu, strategicznemu partnerowi? Bo z tego, co pan mówi i z tego, co no, można usłyszeć mniej więcej od pani ambasador Mosbacher, no to w zasadzie mamy, tak jak pan mówił, robić ruki po szwam i robić to, co nam każą. I jeszcze raz powtarzam pytanie, czy rzeczywiście Ameryka chce nas tak, że tak się wyrażę, sprowadzić do parteru, że nie będziemy samodzielnym podmiotem? A drugie pytanie, bardziej ogólne. To może odpowiem na pierwsze, dobrze, a potem pan zada drugie. Proszę państwa, no chcę, każdy by chciał. Jeżeli coś może dostać za darmo, w polityce trzeba mieć z góry przygotowane odpowiedzi na, przynajmniej na dwa pytania. Pierwsze pytanie, co mi dasz, jak ci to zrobię? A drugie pytanie, co mi zrobisz, jak ci tego nie dam? Nasi dygnitarze nie mają przygotowanych odpowiedzi ani na pierwsze, ani na drugie. Tym inni sobie lepiej z tym radzą, bo na przykład Węgry. No, Viktor Orban trochę bardziej elastyczny jest. Jak go Niemcy za bardzo naciskają, to co robi? A jedzie do Putina. No to oni go a to jak tak, to nie, to już nie będziemy cię naciskali. Tak samo turecki prezydent Erdogan nie występuje z NATO nawet, nie szykanuje amerykańskiej bazy lotniczej tam strategicznej w Turcji, tylko jak Amerykanie mu tam kazali, no nie kazali mu, ale zachęcali go do poparcia niepodległego Kurdystanu, co by oznaczało w perspektywie rozbiór Turcji, bo jedna niepodległy Kurdystan to jest 1/3 Turcji. Więc to by oznaczało amputowanie Turcji kawał terytorium, bo on nie widzi powodu, żeby do tego przykładać ręki. Powiadam, nie wyprowadza Turcji z NATO, nie szykanuje tam bazy, nie likwiduje, ale jedzie do Putina i ociepla stosunki z Putinem. No to... I Kurdystanu nie ma jak dotychczas i chyba nie będzie. To mam drugie pytanie związane z tym, bo z tego, co pan mówi, w zasadzie w Polakach tkwi pewien taki gen nieumiejętności prowadzenia polityki zagranicznej. No przykład, bitwa pod Grunwaldem, nie skorzystaliśmy, bitwa pod Wiedniem w zasadzie znaczy wygrane, a sytuacja w Polsce po 100 latach dramatycznie się zmieniła. I praktycznie nasza dyplomacja na przestrzeni wieków nie umiała dbać o nasze interesy. I moje pytanie jest, czy pan zna nas odpowiedź, dlaczego? Wie pan, to jest ciekawe pytanie. I odpowiedź na to można znaleźć jeszcze w XVIII-wiecznym raporcie ambasadora rosyjskiego w Warszawie, Ottona Magnusa von Stackelberga, który w liście do Katarzyny, w raporcie do Katarzyny pisze tak. Cytuję z pamięci, więc może niedokładnie. Wolność polska zawsze manifestowała się w sferze imaginacji i przyzwyczaiła ten naród do kultu działań pozornych. U nas bardziej niż efekt liczy się frazes, deklamacja. A deklamacjami w polityce się nie wygrywa. Tak jak Otto Bismarck powiedział, zagadnień dziejowych nie rozstrzyga się deklamacjami, tylko krwią i żelazem. Krwią i żelazem. Ale żeby rozstrzygać cokolwiek krwią i żelazem, to trzeba mieć i krew, i żelazo. Bo jak się tego nie ma, to pozostaje już tylko frazes. No i my tu frazesów sobie nie skąpimy. Natomiast z tego nic nie wynika. Powinni się nasi dygnitarze nauczyć po pierwsze zdefiniowania interesu państwowego, a potem nauczyć się, bo na czym polega polityka zagraniczna? Zdefiniowaliśmy interes państwowy, on jest taki i taki, a sytuacja jest dynamiczna międzynarodowa, więc my wykorzystujemy każdą zmianę po to, żeby ten interes albo poprawiać, albo przynajmniej go obronić. No to, to i tyle i aż tyle. No. Proszę pana, moja odpowiedź brzmi w ulubionej teorii spiskowej, bo nie można być w Polsce, ja to takie pytanie retoryczne stałem, że czy można być w Polsce skutecznym politykiem, nie będąc niczyim agentem?
Panie Stanisławie, ale w związku z tym, co z 18 rokiem, w końcu i Dmowski, i Piłsudski, i Paderewski byli, powiedzmy, no pewnie pan by dzisiaj ujął ich stronnikami tych trzech stronnictw. No nie, dlatego że Ignacy Paderewski nie był żadnym stronnictwem. On wielkie przysługi Polsce oddał dzięki osobistej pozycji, ponieważ towarzysko znał architekta powojennego porządku politycznego w Europie, prezydenta Wilsona. Warto przypomnieć, skoro już jesteśmy przy 18 roku, obchodzimy rocznicę niepodległości 11 listopada. No przecież 11 listopada nic się nie stało. Nic się nie stało. 5 listopada 1916 roku, kiedy potrzebowały państwa centralne tutaj rekruta z Polski, no to generał Besseler i generał Cook wydali taki manifest w imieniu swoich cesarzy, że tu odbudują Królestwo Polskie, ale w sojuszu z państwami centralnymi. Od coś takiego jak teraz mamy w Unii Europejskiej, prawda, ówczesnej. No i utworzyli Radę Regencyjną, kardynał Kakowski, Zdzisław Lubomirski i taki pan Ostrowski, prezes Stronnictwa Polityki Realnej. No i oni powołali rząd premiera Kucharzewskiego. Rząd tego Królestwa Polskiego, taki jaki był, no na inne nic nie było szansy. I ten rząd rozpoczął tworzenie aparatu państwowego, bo go nie było. Rozpoczął budowanie aparatu państwowego polskiego, bo go nie było przedtem, bo nie było żadnego. Ale na skutek flirtu Niemców z Ukraińcami, bo Niemcy obiecali Ukraińcom, że im tu odbudują Ukrainę z Lwowem, no to rząd Kucharzewskiego podał się do dymisji, bo to on nie chciał do tego przykładać ręki, do okrawania Polski, nawet Królestwa Polskiego. Rząd Kucharzewskiego podał się do dymisji. W międzyczasie swój program, znaczy listę celów wojennych Stanów Zjednoczonych ogłosił prezydent Wilson. 14 punktów. I 13 punkt to był Polska niepodległa z dostępem do morza, gospodarka samodzielna i tak dalej. I Rada Regencyjna, bo o ile rząd Kucharzewskiego to był jeszcze musiał zabiegać o uznanie państw centralnych, to po tym manifeście, w którym Paderewski właśnie ten 13 punkt zrobił, to po tym manifeście Rada Regencyjna utworzyła rząd z premierem Świeżyńskim, ale już nie zabiegała o uznanie państw centralnych, tylko na podstawie 13 punktu Wilsona. Już bez tam aprobaty państw centralnych. I, no i ten rząd ogłosił 7 października 1917 roku ogłosił, proklamował niepodległość Polski. Proklamował niepodległość Polski 7 października. Józef Piłsudski siedział wtedy w Magdeburgu razem z generałem Sudy. Nie mieli żadnej swobody ruchów. Nie mieli wpływu na nic, na cokolwiek. W związku z tym 10 listopada Niemcy zwolnili Józefa Piłsudskiego z więzienia i on przyjechał do Warszawy. 11 listopada Rada Regencyjna powierzyła mu władzę nad wojskiem. To znaczy, jaki z tego wniosek? To znaczy, że wojsko już było, prawda? Bo jakby go nie było, to co by tam mu powierzała? A 14 listopada powierzyła mu władzę w państwie. To znaczy, że państwo też już było, był aparat skarbowy, był aparat administracyjny, sądowniczy, prawda? Oświatowy, skarbowy przede wszystkim. To było. To Józef Piłsudski przyjechał na gotowe, można powiedzieć, a tu nie jest żadna jego tam deprecjacja. I jeszcze jedna rzecz, o której mało kto wie. Co Polska zawdzięcza Romanowi Dmowskiemu? Otóż to, że on przekonał aliantów wśród warunków zawieszenia broni z Niemcami, bo w 1918 roku 11 listopada było zawieszenie broni tylko,
a dopiero rok później Niemcy aprobowały traktat wersalski i się zakończyły działania wojenne. Definitywnie. Dmowski wyperswadował aliantom to, żeby wśród warunków zawieszenia broni, jakie zostały Niemcom podyktowane, znalazł się taki punkt, że armia niemiecka tutaj na wschodzie może się wycofać do Niemiec dopiero za pozwoleniem aliantów. O co chodziło? Polska miała zaczątki wojska, a tu bolszewicy napierali. I jedyna przesłona między bolszewikami a nami, to była niemiecka armia. I chodziło o to, żeby ci Niemcy tam zostali i dali nam czas na zbudowanie wojska. I to w ciągu roku się udało zrobić. A gdyby nie, to by bolszewicy nas zalali, gdyby się to wojsko niemieckie wycofało. Na tym polega właśnie elastyczność. Wydawałoby się, że Niemcy to nasi wrogowie. No ale to wrogowie, ale to proszę bardzo, dzięki tym wrogom. Wrogów żeśmy wykorzystali po to, żeby ochronić nasze interesy państwowe, żeby uratować niepodległość Polski przed bolszewikami. Bo tak się to robi. No, to dlatego, wie pan.